Dzisiaj będzie metoda prób i błędów. Jedna wędka klasyk, druga wędka będzie metoda. A to wszystko z tego względu, że jesteśmy pierwszy raz nad tą wodą. I właśnie tutaj będą odbywały się nocne zawody, które organizujemy. Woda jest w władaniach Stowarzyszenia Puława Dolna Sekcja Wędkarska. I po wstępnych rozmowach szybko doszliśmy do porozumienia i szykuje się wspaniała współpraca. W przyszłym roku zrobimy kolejną serię zawodów i możemy pomieścić na dwóch zbiornikach aż 50 osób. Zobaczymy, co uda się złowić giętkim dzisiejszego dnia. Siemaneczko, dzień dobry wszystkim, witam Was po raz kolejny na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Tym razem kręcimy materiał z Michałem, tutaj będzie go widać, o jest, cześć. jest. Kręcimy materiał z nowej wody, woda jest to Stowarzyszenie Karpiówka Piława Dolna. Właśnie robimy obchód i wpadliśmy na krótkie wędkowanie, żeby zobaczyć, co tutaj pływa. Mały śmietnik, ale trzeba wstawić kontenera, który ma tam ile, ma 1000 litrów? No właśnie. Trzeba postawić kosz, który ma jak w domu 60 litrów. I ludzie nie przywożą z domu wtedy śmieci. Dokładnie. Jest czysto, pięknie i dziękuję. I proszę bardzo. Tu jak możecie zobaczyć, chłopaki zrobili też pomościk z balustradą. Oczywiście wejście tutaj jest na mnicha. O tutaj. I tym samym będzie można regulować poziom wody w oto tym zbiorniku. Także ogólnie zawsze wszystko jest przemyślane przez chłopaków ze stowarzyszenia. No i oczywiście fontanna, która w te upalne dni napowietrza wodę. Jak możecie zobaczyć, obchodu część dalsza. Zbiorniczek jest naprawdę dookoła bardzo zadbany, wykoszony. Zresztą sami zobaczcie sobie tutaj, jak jest przy chodniku, to są nawet jakieś kwiatki, które też, o dziwo, są zadbane, nie są pozostawione same sobie. Trawka tutaj jest skoszona wszędzie. Także naprawdę bardzo przyjemnie i rewelacyjnie zapowiada się ta woda pod względem przygotowania dla wędkarzy. Idziemy sobie właśnie z Michałem, chodniczkiem. Ach, komary już zaczynają gryźć. Ale zobaczcie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się tutaj idzie. Jest naprawdę cisza, spokój, trawka wykoszona, wszystko przygotowane. To naprawdę powoduje to, że serducho rośnie. Że są osoby, które naprawdę chcą jak najlepiej dla innych pasjonatów wędkarstwa. Przez chwilę było dość strasznie, ponieważ pierwszy raz w życiu zatrzasnąłem sobie kluczyki od auta w aucie. Ale dzięki mojej kochanej żonie szybko zainterweniowała, przyjechała i jak możecie zobaczyć, już mam pokrowiec, także śmigam nad wodę do chłopaków, bo oni już łowią. Dzisiaj będzie metoda prób i błędów. Jedna wędka klasyk, druga wędka będzie metoda. Na razie jest nas trzech. Ja, Michał i mój tato. Ostatnio mój tato dość często się przewija na tych filmach, także kto wie, może jeszcze któregoś będzie chciał wygryźć, ale tego się dowiemy później. Ja biorę się za mieszanie zanęty i zaraz Wam pokażę, na co będę łowił. Zanęta pierwsza, klasyczna, tutaj jest pelet 2-4 mm i oczywiście posypka z Feather Bites, bo tutaj pelecik mamy fajnie przemoczony. Tutaj zaraz sobie to przemieszam i ten pelecik będzie w takiej oto właśnie fajnej panierce. Zestaw do klasyka, tutaj mam zanętę jeszcze z rzeki, jak byliśmy tydzień temu, zamrożona, nie ma co wyrzucać, a jak możecie zobaczyć, sporo jej jest, bo jakieś 1/4, 1/3 wiaderka 20-litrowego. No, znajdują się tutaj przy zanęty typowo leszczowe, jeszcze robaczki gdzieś się przewijają, glina, także nie jest jakaś tam ani uboga, ani zbyt bogata mieszanka. Także to pójdzie na klasyka plus jakieś kule do nęcenia. Tu pójdzie typowo w podajnik i częste przerzucanie. A tutaj mam pelet z Alera, który będę nęcił sobie łyżką pod krzaczek albo pod brzeg. Będę próbował ściągnąć jakieś większe rybsko. Dobra, uzbrajamy pędzisko. Oczywiście nasz niezniszczalny Ringers ląduje do foremeczki i będzie, mam nadzieję, rzut po rybę. Zaczęliśmy wędkowanie i już na dzień dobry meldują się pierwsze leszcze, zarówno u Michała, jak i u mojego taty. Tak, jest ryb? Jest ryb. Uhu. Ale ma.
Jestem w trakcie lepienia, jak możecie zobaczyć, kul, a Michał sobie nie próżnuje i odławia już kolejną rybkę. I ja będę miał swoją pierwszą rybkę. O, jest na pewno jakaś ogromna płoteczka. Jest radocha. I tak się właśnie zastanawiam, żeby zrobić troszeczkę inaczej niż łowimy do tej pory. Z racji tego, że teraz odławiamy drobne rybki ze środka wody, ja najprawdopodobniej na noc wezmę sobie zestawy, położę tuż przy samym brzegu. Jedną wędkę pod nogami, drugą troszeczkę dalej, można powiedzieć, na zakręcie podejdę sobie pod nęcę paroma kulami i tam położę zestaw i zobaczymy, czy jakaś rybka się skusi przez noc. Drobne leszcze brały cały czas i było ich mnóstwo, dlatego chłopaki zaczęli się przestawiać na nocne wędkowanie z większymi przynętami. Tam jest fontanna, właśnie zaczynamy nockę. Zaraz będziemy zestawy przerzucać sobie w miejsca typowane. A tutaj jest nasz obóz. No coś lepszego. Przygięło, przygięło. Zaraz zobaczymy, co to będzie. No nie wystrzeliliśmy, chciałem powiedzieć, z namiotu. Ale to raczej nie wygląda jak namiot. To jest prowizoryczny miesiąc, lipiec i troszkę czerwca, to są takie nasze miesiące typowo biwakowe. Całe szczęście lipiec się już kończy, a od sierpnia zaczynamy spać znowu w namiocie. Tak. Ale coś ciekawszego jest. No, w końcu odjechało, odjechało. Pokaż sytuweczkę, jak ładnie się wygina. Pięknie. Większy leszcz? Tak. Zobacz, co ten leszcz sobie robi. Ja może bym pobierać karpiów. To wszystko jest nagrane. Tak jest, jedną ręką nagrywasz. Drugą. Ty go nie goń. O, teraz. O, ale amatora. Pomidora. O, ślisko ma po tym deszczu przecież. Kurde, no napowiem wam śmiesznie, ale chcieliśmy to zrobić jak najbardziej delikatnie z tego względu, że jest to pierwsza rybka taka bardziej wartościowa, w sensie większa niż te leszczyki, które nas odwiedzały i płoteczki. A, i zobaczcie, pierwszy taki fajny karpik. Elegancka sprawa. Jest pierwszy, czyli jakaś rybka tu pływa. Fantastycznie. Rzut po kolejną rybę. Szybkie info, niedługo będzie padać, dlatego będziemy się zbierać z tego przybytku, bo tutaj można powiedzieć po ostatnich doświadczeniach. Tu jest mokro już i tak. Tak, robi się mokro, to są tylko parasole, dlatego będziemy się zawijać, nie chcemy zmoknąć, nie chcemy się przeziębić. Jest już ciemna noc. Jak mogliście. O, a jak mogliście zobaczyć w materiale, jakaś rybka pływa, coś tu jest. Niestety nie dotrwamy do rana, żeby, tak można powiedzieć, dopełnić misję do samego końca, ale jakiś karpik wpadł, sporo leszczy, troszeczkę płotek, także jest ok. A i pamiętajcie, subik, łapka i w każdą sobotę o godzinie 16 na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Cześć! Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!